I... Już panowie przełknęli, ostatni łyk wolności. Zbigniew Janas, jak pana przedstawić? Były działacz Solidarności? Nie były działacz Solidarności, były też polityk, no 12 lat tak był jest. Posłem. Ireneusz Szemiński, obecny profesor socjologii. Nie polityk. Nie polityk. Tak. Szczęśliwy. W jakim nastroju jesteście panowie? Ale szczerze. Znaczy... Bo z Joanną Muchą rozmawiałem przed sekundą i oczywiście trochę próbowałem wycisnąć z niej jej nastrój, ale wiadomo, że polityk nie może pewnych rzeczy mówić. Nie ujawniła nastroju? Nie. No. Powiedziała, że jest bojowy. W co wierzę, ale ja nie spodziewam się nadmiernej szczerości w rozmowach. Jestem umiarkowanie optymistyczny, a nawet dzisiaj zdążyłem... 10% optymizm to jest umiar. Nie, no większy mam optymizm. No to raczej by się zbliżało do pół na pół. Okay. Ponieważ no, to, co dzisiaj wyczytałem w tym internecie na przykład, o tym właśnie, w takich obliczeniach, że jak tutaj przybędzie jeden punkt albo dwa, tutaj ubędzie, to właściwie... Tylko to taka jest, powiedziałbym, że bardzo wąska, kręta i taka ścieżka, bo jak nam ubędzie, jak im ubędzie, i znaczy jak nam przybędzie i im przybędzie, a im ubędzie, a tam ci nie wejdą, to no być tak, może... Ale mam takie wrażenie, nie wiem, co on powie za chwilę, ale mam też takie wrażenie, że ludzie, zwłaszcza ci, którzy się kierują przeciwko PiS-owi, są znacznie bardziej zmobilizowani, niż to było wcześniej. Na jakiej podstawie? Mimo tego gadania o tym... Ale jakie ale profesor mówi o wrażeniach. Odwołuje się do rzeczywistości, do własnych rozmów, do spotkań z ludźmi i że w różnych są ludzie miejscach. To jak ludzie przez wakacje byłem w różnych miejscach, w Trójmieście albo gdzieś tam w małym mieście i nagle jak ludzie do mnie podchodzili, tak, ale... reagowali, mówili. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Nawet powiedziałbym, że w tej chwili miałem takie wyrazy złości na koalicję, że zbyt mało aktywnie tę kampanię prowadzi, na przykład z tymi słynnymi plakatami, które zawsze są. No, ja nie mówię o Warszawie, nie mówię o Gdańsku, bo tam niby już teraz wiszą takie billboardy, ale właśnie o takiej Mławie, Siedlcach czy gdzieś tam, gdzie zawsze były plakaty i w tej samorządowej, i w tej parlamentarnej kampanii były plakaty pisowskie, nie było innych. Mam nadzieję, że to się teraz zmieniło. Ja jestem też umiarkowanym optymistą, ale ja uważam, że jest spora szansa, że opozycja wygra te wybory. Nie jest wykluczone też wcale, że będzie tworzyła rząd, ale oczywiście, jak wiadomo, no jest tyle czynników. No, teraz mamy takie wrzutki, prawda, w wystąpienie Lecha wczoraj na konwencji, a to jeszcze nie wiadomo z drugiej strony, no jest tam z panem posłem Neumannem, jest, ale za chwileczkę będzie również prawdopodobnie w tych ostatnich dniach, no, tyle tam nakręcili z tego PiS-u rzeczy, że tam na pewno coś wylezie, czyli będą takie, można powiedzieć, momenty, zawahań różnych, ale mimo wszystko ja widzę w tej chwili większą mobilizację opozycji niż w wyborach europejskich. Tamte ja byłem, muszę powiedzieć, dosyć przerażony, tak jak zresztą byłem przerażony, może to złe słowo, bo ja się w ogóle tak za bardzo nie boję niczego, natomiast tak jak w poprzednich wyborach parlamentarnych, ja byłem wściekły na ludzi Platformy, wściekły. Jeśli kiedykolwiek można było powiedzieć o tłustych miśkach, to właśnie wtedy. Ale to jest dawny czas. Myślę, że bardzo, no, są to ludzie jednak, które się umieją uczyć też na własnych błędach no i tak, mam na to nadzieję. I teraz trochę to widać. To pan Zbigniew Janas powie, dlaczego czego się nauczyli, a pan profesor za chwilę czego się nie nauczy. No znaczy, nauczyli się tego, że trzeba działać, że trzeba się spotykać z ludźmi, że to jest czas, kiedy się nie siedzi i się nie, że tak powiem, nie pisze tylko tam jakieś maili, czy chociaż to też trzeba przecież, bo trzeba do młodych trafiać, ale trzeba po prostu do ludzi pójść. A czego się nie nauczyli? No, ja uczestniczyłem kiedyś w dwóch kampaniach wyborczych, jedną właściwie współprowadziłem, chociaż cichcem. No i jak patrzę na to, co się dzieje, jestem naprawdę zezłoszczony. To znaczy, o czym pan mówi? Mówię o samym przebiegu kampanii, o tym na przykład, że twarzą stała się pani Kidawa-Błońska, zresztą dawna moja studentka, zbyt późno. Gdyby to się stało dwa miesiące wcześniej, mielibyśmy znacznie lepsze jakby tego wejście do ludzi. Przepraszam, ale z sondaży nie wynika, że zanotowane jakiekolwiek pozytywne. Ale właśnie, przecież to było 3 tygodnie temu. A na jakiej podstawie pan twierdzi, że miesiąc wcześniej byłby ten efekt? Na bardzo prostej podstawie, że od 2 lat, jeżeli nie więcej, pan Schetyna miał najgorsze notowania w badaniach
długotrwałych, powtarzanych co miesiąc badaniach oceny polityków. I co więcej, jak się stoczył na pozycję gorszą niż Jarosław Kaczyński, to naprawdę Kaczyński jest jeden z najbardziej popularnych polityków. Ale, ale ma nie, wcale nie jest. Ma bardzo dużo negatywnych, ale pozytywnych. Ale mniej niż Schetyna. No. Więc to jest właściwie coś, co uległo bardzo istotnej zmianie. Po drugie, no, mam w głowie, jak się powinno robić kampanię, prawda? Jak się powinno reagować na pewne sytuacje. To kampania, którą się prowadzi, powinna narzucać tematy, a nie reagować, prawda? Tutaj tak mamy naprawdę cały czas reagowanie. Niech pan pomyśli na przykład... Sobota, niedziela, pomyślmy o tych dwóch dniach, to są dwa dni, kiedy opozycja, szczególnie KO, jest w kompletnej defensywie, mimo że mają konwencję. A mieli dobrą konwencję. W poprzednim tygodniu bardzo starannie obejrzałem wszystkie cztery konwencje, które były. I na przykład Kaczyński był w stanie w ciągu dwóch zdań wytłumaczyć, dlaczego to podwyższenie administracyjne na niższe płace wpłynie dobrze na to, że przedsiębiorcy będą zmuszeni podnieść również tutaj, jakby to powiedzieć, zainwestować, będą musieli podnieść tutaj większą wydajność pracy i to się im będzie opłacało. Jasne, to jest oczywiście guzik, prawda. Właśnie. Ale on to powiedział. Druga strona nie powiedziała. Ale nie miałeś wrażenia, że on tam bredził? Ja pierwszy miałem wrażenie, że tam bredził. Kochany, no może to jedną rzecz powiedział, ale reszta? Sobie, te żarty sobie, że słucha to na przykład moja rówieśniczka, która mieszka, no nie wiem, gdzieś pod Siedlcami i ma wykształcenie zawodowe, albo nawet ma średnie, no tak, ja ale mało co czyta i rozumiesz, mało tylko co ja rozumiesz, wiem, że on wszystko on tłumaczył. Druga strona była bardzo płomienna w deklaracjach i żadnego konkretu. Bardzo dobre przemówienie było Kosińskiego Kamysza, który też miał Kosiniaka Kamysza, zawsze mi się myli. Otóż on miał bardzo dobre przemówienie, ponieważ on też powiedział, my chcemy zrobić to i to. Na przykład chcemy, żeby była podwyższona suma wolna od podatku i to będzie działało na korzyść ludzi. No, wszyscy to zrozumieją, prawda? Takich konkretów nie brakuje. Zwłaszcza, że jesteśmy po czterech latach rządów, które są tak bezczelne, które tak kradną na lewo i na prawo, które kombinują jak tylko można we wszystkich dziedzinach, jak człowiek się zacznie temu przyglądać. I właściwie tego nie ma w tej kampanii. No, ale, w ostatnim tygodniu było bardzo dobre. W ostatnim tygodniu, co robi środowisko popierające opozycję? Bo właściwie tylko marudzi. No, wiesz, ja ci powiem, późno, lepiej no my na przykład. My mówimy, że za późno. Prawdopodobnie masz rację, tylko ale po co uważam, to teraz to mówić, pozytywne. Ale po co to teraz mówić i, że tak powiem, wmawiać, bo tak nie jest. To, że w ogóle znamy Grzegorza, ja lepiej pewnie niż ty osobiście znam, to on wyszedł tutaj po prostu z siebie. Ale, to, co ale być może ten obraz, panie Zbigniew, być może ten obraz kampanii, który panowie rysują, ja nie uważam, żeby była jakakolwiek sprzeczność między tym, co panowie mówią. Ponieważ pan ma rację. Oni poszli do ludzi i zrobili to, czego nie robili w kampanii europejskiej. Ale też zgadzam się z profesorem, że kampania, że tak powiem, centralna, ponieważ zaapelował pan, żeby nie krytykować, to ja powiem, nie przejdzie, zapewne nie przejdzie do historii najlepszych kampanii parlamentarnych. Niech sobie nie przejdzie, byli oni tylko opozycja wygrała. No ale to jedno, jest tak. Ale mamy jeszcze kilka, kilka centralnych dni. Ja wiem, nawet mnie się zdarzyło, chociaż ja się nie mieszam bezpośrednio do tej polityki, ale przez moich kolegów pewne rzeczy im tam zasugerować, co ja też bym widział. Ale to raczej na takiej zasadzie. Ale, teraz tylko chciałbym dokończyć, bo jest taka kampania, na przykład jeśli chodzi o Małgosię Kidawę-Błońską, no, zmieniła twarz w ogóle całej koalicji. Mnie się wydaje, że pozytywnie. I pozytywnie, absolutnie pozytywnie. Zresztą znamy ją obaj. To jest bardzo świetna, naprawdę dama takiej polskiej polityki. Bardzo dużo zmieniła i PiS-owi utrudniła życie, bo oni mają naprawdę wielki problem, żeby
ją zaatakować, czego nie mają, jeśli ale chodzi o Grzegorza. Ale wczoraj szef klubu i przewodniczący były bardzo ułatwili. Tak, i teraz trochę ułatwili, ale to znowu, to jest tak, że ci, którzy są zmobilizowani i chcą to iść i głosować na opozycję, to nic nie zaszkodzi. Lechu, to trzeba do tego jak gdyby wrócić. No, ja to zawsze mówię, jak człowiek nie ma rozeznania, co wolno, jak jest pogrzeb, a co wolno, jak jest wesele, no to właśnie pakuje, że tak powiem, o coś takiego. Ale mi się to znaczy wydaje. Nie w odpowiednim czasie. Nie wiem, czy wy wiecie, czy pamiętacie, ale dokładnie to, co powiedział w niedzielę Lech Wałęsa, on już mówił kilka tygodni temu, czy kilka tak, miesięcy, bywa parę razy. Bywa prawda, która się staje kłamstwem, kiedy jest zły moment. Właśnie, dokładnie o tym ale mówię mi się i wydaje, teraz, i wydaje mi się, tak, no, na pewno ci dam. Ja powiem tak, PiS oczywiście ciągle ściemnia i kłamie. No tylko pytanie zawsze, czy koalicja potrafi to dobrze pokazać. Dlaczego? Dlatego, że mówi, że jesteśmy wiarygodni. Ale jacy, mówi, że nie. Jacy wiarygodni? Przecież oni zrobili tylko jedną rzecz, która wyszła i co do której ja nie mam wcale takiego negatywnego nie podejścia. Czyli to rozdawnictwo. Natomiast wszystkie programy, które miały służyć rozwojowi kraju, nowej technologii, tutaj, wszystkie leżą. Wszystko. Bo budować to oni nie umieją. Ale wie pan, panie redaktorze, wszyscy wiemy, co to jest biznes. Wie pan, jakby dali nam tutaj walichę pieniędzy, to we trzech byśmy ją w tydzień wydali? Umielibyśmy? Jak bez problemu. Jakbyśmy się postarali, to i w dzień. A jak pan myśli? I jak słuchacze myślą? A ile by musielibyśmy natyrać się, żeby tą walichę zapewnić od nowa? I teraz problem z PiS-em jest dokładnie właśnie taki, że poszło, nawet mówię, możemy dyskutować, ale ja uważam, że to wcale w złą stronę nie poszło, przynajmniej nie wszędzie. Natomiast jest pytanie, no co z dalszym losem naszej gospodarki i tak dalej. Bo za mordę wzięli, trochę tych pieniędzy wycisnęli, prawda? Wszystko okej, bo to jest pisowskie. Ale gdzie jest to budowanie? Pytanie brzmi, ponieważ mamy poniedziałek, są 4 dni, 4,5 dnia plus na taką agitację, że tak powiem, rodzinno-przyjacielską, następne 1,5. Co można zrobić jeszcze? Chciałem jeszcze tylko najpierw wrócić do Lecha Wałęsy. Mnie się wydaje, że Lech Wałęsa jest na dosyć specjalnych prawach. Ci, którzy i tak chcą głosować, to zawsze z przymrużeniem oka, a z szacunkiem będą go traktowali. Dla młodych to będzie tylko ubaw, nie będzie to specjalna przeszkoda do głosowania. To ja tu się tak, z profesorem nie zgadzam z jedną rzeczą. To nie jest tak, że ktoś zmieni swoje inklinacje wyborcze ze względu na to, co powiedział albo nie powiedział Lech Wałęsa. To chodzi o to, że jest niedziela, 6 dni do ciszy wyborczej, główna partia opozycyjna ma konwencję i zamiast wyjść z impetem, pasją, ofensywą i atakiem, to się przez następne 12 godzin musi bronić. Trzeba bronić. Dzień. To jest ale to mi się klucz. Wydaje, tak, że prostu ja bym powiedział jedna rzecz, która wydaje mi się niezwykle ważna. Trzeba jeszcze, i to jest właściwie dostateczny moment, żeby przeciwstawić się tej definicji, bo to nie jest tylko tak, jak ty powiedziałeś, że tam 500+, że dodatkowe emerytury, to są bardzo ważne rzeczy jednak wbrew pozorom. Natomiast jest jeszcze jedno spoiwo, które tutaj jest bardzo ważne. Pewna wizja narodowa, która oczywiście wspiera Kościół. No, jak widać, biskup Jędraszewski stał się po prostu politrukiem PO, PiS-u, prawda? PiS-u po prostu najzwyczajniej w świecie. Służalcem, można by powiedzieć, to gratulować mu tylko. Natomiast właśnie można by jeszcze wrócić do tego elementu. Dlaczego nam chodzi o jaką Polskę nam chodzi? O Polskę, która potrafi być narodowa, która potrafi Polaków przedstawić jako tych, którzy mają własną historię, własne dzieje, ale właśnie wystąpić na Forum Europy, żeby pokazać, jacy jesteśmy i żeby móc współpracować, żeby dzięki temu zyskać poparcie, żeby dzięki temu współpracować z innymi, a nie z nimi się kłócić i im wytykać, że są głupsi, jak ten, prawda, już nie chcę powiedzieć właściwego słowa z tego ministerstwa, to kazał uczyć, prawda, leninowskie pytanie, co robić? Francuzów. Nie mówiąc o tym, jeszcze chciałem przypomnieć, że to w ostatnim tygodniu dziadek z Wehrmachtu kompletnie położył wygraną
Donalda Tuska. To było wcześniej niż dwa tygodnie, to było 12 dni przed. No to prawie, że no. Potem się dziadek rozpędził. Co robić, panowie? Nie no, to już jest parę dni. To znaczy, to jak chcę ich wszystkich kandydatów, gdzie ich jest naprawdę dużo, bo ja przeanalizowałem warszawską listę i tam widzę, no to ja będę miał olbrzymi problem. Ja będę miał olbrzymi problem, bo po pierwsze 50% mężczyzn, 50% kobiet świetnych, no takich, których ja znam, wiem, znam ich działalność, wiem, jakie mają osiągnięcia, czyli mają tych ludzi, tylko ja ich chcę wszystkich widzieć na ulicach, podchodzących do ludzi, stających, widziałem wczoraj, stojących i to jeszcze wieczorem, jak żeśmy z żoną szli na wręczenie nakien, no a to może nie będę mówił, bo to jest tak. Natomiast wręczyli mnie ulotki, czyli kandydaci stali, tak. Bardzo szacowni i czyli jest tak, że ta mobilizacja jest i mnie to bardzo cieszy, ale ja jeszcze więcej chcę tego widzieć i takich właśnie zachowań. I, no i oczywiście no, mam nadzieję, że no, te spoty jakieś jeszcze nowe się pojawią, tak, które odpowiedzą na te ostatnie wątpliwości różne. Jest jedna rzecz niesłychanie ważna, o której musimy powiedzieć, bo ona jest niepolityczna na szczęście, że tam, nie wiem, dotyczy jednej... Ja dostałem informację, że słuchaj, bardzo wielu ludzi waha się, czy zagłosować na kandydata do Senatu, bo on jest, bo tu jest z SLD, a ja jestem przeciw, a trzeba jasno powiedzieć, to jest kandydat opozycji i mamy obowiązek na niego zagłosować i nie kombinować. Tak. I to dotyczy, rozumiem, każdego okręgu wyborczego. To dotyczy każdego okręgu wyborczego. Ja akurat u siebie mam osobę z Koalicji Obywatelskiej, ale gdyby tu był ktoś SLD, nigdy nie głosowałem na SLD, bez żadnego problemu bym zagłosował, bo jest najważniejszą rzeczą jest w tej chwili odsunąć PiS od władzy. I również Senat pod tym względem jest niesłychanie istotny. I ja, tylko jeszcze, ja to wszystko widziałem, bo byłem przecież posłem w 89 roku. I tak żeśmy o Senat walczyli. I wygraliśmy go. Właśnie w ten sposób. Tak? Profesor Krzemiński. Jeszcze jedna myśl przyszła do głowy. Te 4,5 dnia to jest jeszcze znowu możliwość do uruchomienia, wspomożenia, zwłaszcza lokalnych zwolenników Koalicji Obywatelskiej, ale właśnie nie mówię o Warszawie, nie mówię o Trójmieście, myślę właśnie o takiej Mławie, o takich Siedlcach, o takich innych powiatowych miastach, gdzie oni istnieją, a są niedocenieni. Oni jeszcze mogą w ciągu tych kilku dni bardzo wiele zrobić takiej oddolnej roboty. Przez 30 sekund liderem opozycji jest Zbigniew Janas, a potem przez 30 sekund profesor będzie liderem opozycji. Ma pan 30 sekund i mówi pan do nas, Polaków, że mamy głosować jak, bo... Jakie jest mamy głosować... Orędzie. Po pierwsze, mamy obowiązek głosować. To jest najważniejsze. Wolność traci się szybko. Odzyskuje się bardzo długo i się płaci za to bardzo dużą cenę. Czasami całe pokolenia za to płacą cenę. Więc absolutnie pierwsze to jest najważniejsze, tu szczególnie do młodzieży. Macie iść. Ja nie mówię wam, na kogo macie głosować. Ja sugeruję, żeby głosować na partie opozycyjne. Jest nieprawdą, absolutnie, to jest ściema, to jest nieprawda, że nie ma na kogo głosować. Od prawa do lewa. Mamy ludzi, którzy mają poglądy konserwatywne, lewicowe, jakie tylko chcemy zobaczyć, tam są i na każdej z tych list opozycyjnej są bardzo dobrze przygotowani ludzie do pełnienia funkcji państwowych i bycia parlamentarzystami. Czyli tu nie jest to żadna wymówka, to jest po prostu nieprawdą. Zachęcam, proszę. Myślę, że jako człowiek, który 11 lat spędził na walce o wolność, to jest bardzo dużo w życiu człowieka, myślę, że mam prawo to wam powiedzieć. Nie możecie mieć żadnych wymówek. Musicie iść na wybory i chciałbym, żebyście wybrali którąś z partii opozycyjnych. Profesor Krzemiński. Właściwie to chciałem powiedzieć do młodych ludzi, zwłaszcza na przykład do studentów, do tych trochę starszych, takich 30-latków również, że to właściwie od nich zależy przyszłość. I niech oni pomyślą o tym, czy oni chcą żyć, czy w ogóle jeszcze chcą żyć,
czy widzą przyszłość Polski taką, gdzie nie będzie smogu, taką, gdzie nie będzie się wycinało Puszczy Białowieskiej, gdzie nie będzie się podejmowało decyzji, które w ogóle nie myślą o przyszłości. To jest pierwsza rzecz, którą chciałem powiedzieć. Po drugie, jest jeszcze taka sprawa. Tutaj Zbyszek mówi o wolności, ale ludzie jakby nie dostrzegają tego, jaki związek zachodzi między moim własnym losem, moją własną kieszenią, którą tutaj PiS może trochę napełnił, a właściwie tego, co będzie działo się w przyszłości z nami wszystkimi. Więc pomyślmy to tak, jak myśleli ludzie Solidarności. I nie warto zapominać, że te 500 zł sprzed 4 lat jest warte co najwyżej 300, może i mniej w tej chwili. A więc pomyślmy o takich rządzących, którzy będą wiedzieli o tym, że te 500 trzeba będzie zwiększać, jeżeli dalej miało być 500, albo zwalczać inflację. Profesor Krzemiński, Zbigniew Janas, bardzo panu dziękuję. Dziękujemy.